Wielki Post określany jest jako czas pasyjny przygotowujący do życia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. Obejmuje on okres liturgiczny od środy popielcowej do Wielkiego Czwartku. Tradycyjnie Wielki Post określany też bywa jako 40-dniowy. Szczęść Boże dla wszystkich słuchaczy i tych, którzy oglądają telewizję naszą lubańską. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę na wydarzenie, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Chodzi o dzień, który nazywamy Środą Popielcową, który w Kościele katolickim rozpoczyna nowy okres życia ludzi wiary. Można, patrząc na życie, powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj rozpędzeni w pewnych zabawach, bo jest czas rozrywki, czas pewnych podziękowań, dzieci odpoczywają na zimowiskach i naraz niespodziewanie, bo w środku tygodnia przychodzi dzień Środa Popielcowa. Dzień jak każdy jeden, a jednak inny. Dla ludzi wiary jest to dzień zatrzymania. Dzień, w którym mamy nie jakiś nakaz, zakaz, ale dzień, w którym my, ludzie wiary, zatrzymujemy się, by spoglądnąć na nasze serca, na naszą osobowość, na nasze przeżycia. I znakiem tego dnia jest fakt posypania głowy popiołem. I kapłan, posypując głowę popiołem, wypowiada słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Można byłoby powiedzieć, że jest to znak stopu, ale dla ciebie, bracie, siostro, to nie dla społeczności, to dla nas. Byśmy się zastanowili nad sobą. Jak przeżywam dzień? Jak wygląda moje życie? Za co trzeba powiedzieć dziękuję, a za co przepraszam? Na ile mnie stać, by odnowić swoje serce? I posypanie głowy popiołem jest tą taką częścią życia chrześcijańskiego, w którym mówimy, że trzeba zastanowić się też nad sobą, nad moim ja. Każdy z nas w tym dniu przeżywa to inaczej, bo inne miał wydarzenia, inne miał przeżycia. Ale łączy nas jedno. Wiara, że Chrystus obecny wśród nas jest z nami. Jest zawsze przy nas. Czeka na nasze otwarcie serca. I jest to publiczne w Kościele. Zatrzymanie na mszy świętej i każdy podchodzący do stopni prezbiterium przychodzi sam. Sam się decyduje, by zatrzymać się. Ale zatrzymać się w obecności, w świetle Chrystusowej Ewangelii. Od tego dnia przeżywamy czas naszej większej modlitwy, naszego zjednoczenia z Chrystusem. I dlatego okres Wielkiego Postu ma 40 dni. W tych 40 dniach jednak są dni wyłączone. Mianowicie wszystkie niedziele w okresie Wielkiego Postu są wyłączone. I stąd Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową, a kończy się po niedzieli palmowej, po szóstej niedzieli, w środę, bo w czwartek po 40 dniach rozpoczyna się Wielki Tydzień, tydzień już naszego spotkania z Chrystusem, który przygotowuje nas do przyjęcia faktu Jego ofiary na drzewie krzyża i zmartwychwstania. Otóż w okresie Wielkiego Postu w piątki my przeżywamy drogę krzyżową.
Jest to modlitwa, która odbywa się w kościołach. Często są zrobione drogi krzyżowe w górach czy przy różnych kościołach. I przemierzamy 14 lub 15 stacji. 14 to jest tradycja, 15 stacja jest od Soboru Watykańskiego II jako fakt zmartwychwstania Chrystusa. I przechodząc przez poszczególne stacje drogi krzyżowej, my rozpamiętujemy fakt, mianowicie decyzji skazania Chrystusa na krzyż, całą drogę, aż do Jego złożenia do grobu i fakt zmartwychwstania. W naszym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa droga krzyżowa jest zawsze o 9 rano w piątek i o 17:30. Do tego dołącza się w niedzielę, która jest wyłączona zawsze z Wielkiego Postu, nabożeństwo gorzkich żali. Ono jest zawsze o godzinie 17 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i krótką homilią na temat wydarzeń związanych mianowicie z tym oddaniem życia za człowieka przez Chrystusa na drzewie krzyża. Gorzkie żale są to psalmy śpiewane mówiące o męczeństwie Chrystusa, o miłości Matki Bożej do nas, ale także o naszym otwarciu się na miłość Boga. W Polsce one są w szczególny sposób kultywowane w Kościele katolickim, bo zatrzymują nas w dzień świąteczny, byśmy mogli, wchodząc w nowy tydzień, bo niedziela otwiera nowy tydzień, przypomnieć sobie o wydarzeniu, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. W czasie Wielkiego Postu odbywają się też rekolekcje parafialne dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych. Są to dni, w których próbujemy poruszyć temat miłości Chrystusa do człowieka i odpowiedzi człowieka na tę miłość. Etapem, który przybliża nas ku końcowi, jest Niedziela Palmowa. Jest to szósta niedziela Wielkiego Postu. W tą niedzielę obchodzimy pamiątkę wjazdu uroczystego Chrystusa do miasta Jerozolimy. Można by było powiedzieć, że dla nas jest to zatrzymanie w okresie Wielkiego Postu przy jego zakończeniu, by tak się zastanowić, czy Chrystus rzeczywiście przyszedł, czy otwarłem serce na Jego przyjście do mnie osobiście, ale jest to także zwrócenie uwagi przyjścia Chrystusa do mojego brata, do mojej siostry, do znajomych, krewnych. Jest to taki czas odpowiedzenia sobie, czy zwróciłem uwagę na siebie. Wielki Czwartek, czyli poniedzieli palmowej, rozpoczyna się Triduum Paschalne, tak to jest nazwane w Kościele, albo mówimy w Polsce Wielki Tydzień. Rozpoczyna się w katedrze każdej diecezji, gdzie biskup poświęca oleje, które później używamy w ciągu roku, udzielając ich dla ludzi w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania, w sakramencie kapłaństwa, w sakramencie chorych, a także i biskupstwa. Są to dwa sakramenty, z których korzystamy przez cały rok, by wyprosić potrzebne łaski dla nas. Natomiast wieczorem, Wielki Czwartek, rozpoczyna się Triduum Paschalne. Można powiedzieć, że są to dni, które trwają cały czas, bo wieczorem w czwartek obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, gdzie Chrystus z apostołami spożywa posiłek i Chrystus wtedy bierze chleb i mówi, że to jest Jego ciało, wino, że to jest Jego krew. I na tą pamiątkę uczniowie spożywają ten dar obecności Chrystusa. Jest to dzień ustanowienia mszy świętej,
oraz pracy służby kapłańskiej, apostołów i kapłanów, czyli jest to święto mszy świętej, ustanowienia jej i sakramentu kapłaństwa. Następnie przenosimy Pana Jezusa do ciemnicy. Jest to moment rozważania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Chrystus przygotowuje się do oddania życia za nas na drzewie krzyża. Wielki Piątek z rana jest Droga Krzyżowa. Po południu jest to dzień jeden w roku, w którym nie ma mszy świętej. Po południu w piątek jest nabożeństwo, gdzie wnosimy uroczyście do kościoła krzyż. Ten krzyż odsłaniamy i całujemy, że przez krzyż, przez ofiarę, którą złożył Chrystus na drzewie krzyża, my mamy zwycięstwo nad swoją słabością. Mamy otwartą drogę do domu Ojca. Czytamy Pismo Święte, które wyjaśnia nam, że jesteśmy w drodze, że w tej drodze musimy pokonać nasze trudności, zmagania, że obecność Chrystusa przez Ducha Świętego pozwala nam stawać się lepszymi. I po nabożeństwie składamy Chrystusa pod postacią Eucharystii, to znaczy te hostii do Najświętszego Sakramentu i przenosimy do ołtarza grobu. I jest adoracja u nas zawsze do 22. W sobotę adoracja także rozpoczyna się z rana o godzinie 9. Później święcimy pokarmy, które mają w dzień zmartwychwstania nie tylko odnowić nasze serca, ale także odnowić nasze ciało. Stąd je poświęcamy w sobotę. W sobotę wieczorem spotykamy się na nabożeństwie, gdzie naprzód zapalamy paschał, czyli świecę, która jest w kościele, która przypomina nam o tym, gdy jest zapalona, że Chrystus zmartwychwstał. Jest ona zapalana w główne uroczystości, a także przy udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego. Ją zapalamy na znak, że Chrystus zamieszkuje w dziecku, które żeśmy przynieśli do Chrztu Świętego. Następnie odnawiamy chrzest, bo wszyscy wracamy do jedności z Chrystusem. Na znak odnowienia chrztu przynosimy świecę, zapalamy i uroczyście mówimy swoje wyznanie wiary. W czasie tego wyznania wiary rozpoczyna się msza święta, msza święta Zmartwychwstania Pańskiego. Otóż po zakończeniu tej mszy świętej bierzemy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i obchodzimy nasz Kościół, by zwiastować, że Chrystus powstał z martwych. I trzeba zaznaczyć, że tą procesją kończymy Triduum Paschalne. Natomiast w niedzielę, jest to już niedziela Zmartwychwstania, dzień naszej radości, że Chrystus powstał z martwych. Zresztą każda niedziela jest największym wydarzeniem naszego życia chrześcijańskiego, bo mówi, że jest to dzień Zmartwychwstania i my, przychodząc w ten dzień do świątyni, przychodzimy nie bo musimy, tylko chcemy podziękować. Chcemy się włączyć we wspólnotę ludzi wierzących i prosić razem z nią o potrzebne łaski. Stąd niedziela Zmartwychwstania u nas rozpoczynają się msze o 9:30 do południa, bo jest to radość z tego przeżycia. Natomiast dzień po Zmartwychwstaniu, czyli jak mówimy poniedziałek wielkanocny, jest to już świadectwo, że ja uwierzyłem w Zmartwychwstanie. I ten fakt przenoszę do naszych braci, sióstr, do naszych rodzin. Stąd taki zwyczaj, zresztą jest w Polsce, że w pierwszy dzień jesteśmy w najbliższych rodzinach, w drugi dzień odwiedzamy innych, czyli niesiemy świadectwo Zmartwychwstania Chrystusa i ono trwa przez cały tydzień aż do kolejnej niedzieli. Nazywamy ją niedzielą przewodnią, czyli niedzielą białą, oznaczającą, że my wchodzimy w życie tego roku z faktem,
że Chrystus rzeczywiście powstał z martwych i my jesteśmy Jego wyznawcami. To myślę, że tyle o tym przeżyciu, natomiast zapraszam wszystkich do tego spotkania z Chrystusem, by On nie szedł obok nas, aby zaczął od tej środy popielcowej i z nami. Szczęść Boże.